dobry, bardzo się cieszę, że w tę wspaniałą majówkę, w którą jak raz w życiu, nie wiem jak u was, ale u nas nie pada bez przerwy, zaskakująco, no, wbijacie na nerdy nocą na lewo. Przypominam, żeby naszykać sobie płyny na drogę, bo nie wiadomo ile to potrwa, więc trzeba mieć wodę przy sobie. Bardzo dobrze, widzę kubeczek. Bardzo proszę, oj, termos, wow. Karol, jesteś bardzo dobrze przygotowany, lepiej ode mnie. Ja mam tylko tutaj baterię herbat, która wygląda jak rabarbar silników. Bardzo proszę notować pytania. Zapraszam wszystkich, w ogóle otwórzcie sobie od razu okienko czatu. Zapraszam wszystkich na czat. W trakcie Witek będzie odpowiadać na pojedyncze zagadnienia czy pytania i przez cały ten czas, kiedy będzie mówić, ja będę zbierać z czatu pytania, kwestie, sprawy do wyjaśnienia dotyczące tej sprawy, o której w tej chwili jest mowa, a pod koniec, jak już przelecimy wszystkie punkty programu, będzie też czas na pytania ogólne i też bardzo proszę deklarować, ja wszystko zanotuję, żeby nic nie zginęło. Osoby, których twarze pokażą się i tak dalej, wyrażacie zgodę na nagrywanie. Jak nie wyrażacie zgody na nagrywanie twarzy, można wyłączyć kamerkę, mieć tylko włączony mikrofon i wtedy nic nie będzie widać, a wszystko będzie słychać, a jak ktoś w ogóle ten, to po prostu może tylko i wyłącznie pisać na czacie i ja wtedy tylko i wyłącznie będę czytać, będzie w pełni RODO. Bardzo proszę wszystkich wyłączyć mikrofony. Bardzo dziękuję. Oddaję antenę Witkowi. Dajcie jeszcze minutkę. Tak, tak. Dobra. No więc tak. Zebraliśmy się tutaj, żeby odpowiedzieć na część tylko pytań, które pojawiły się w związku z audycją o radzieckim programie kosmicznym jako taką. Rzeczy, o których będziemy mówili dzisiaj, to są, tak jak widzicie tutaj, po pierwsze, jak stawiano te rakiety, jak nadal się stawia te rakiety do pionu, o wpływie fal dźwiękowych na rakietę, o szczątkach Komarowa. Nie pokażemy. Od razu mówię, tak, nie pokażemy tego zdjęcia, o które Emilia zapytała, ponieważ kurde, no. Drastyczne jest? Nie jest przyjemne. Na własną odpowiedzialność można znaleźć. Można sobie, jak ktoś koniecznie chce, to sobie wygoogla. A nie będziemy pokazywać tej foty. Mamy inne. O Koroliowie i jakby trochę więcej o jego życiorysie i skąd on się taki wziął i dlaczego się interesował kosmosem jako takim. Udało mi się to znaleźć. O Girdzie trochę więcej oraz o szczurach w kosmosie. I trochę o innych zwierzakach, ale głównie o szczurach. Ponieważ Rats in space. Ponieważ pytanie było o szczury. No więc tak, pytanie od Marka G było, jak oni postawili tą rakietę do pionu. No więc tak jak widać na załączonej fotografii, to jest rakieta Sojuz. Nie wiem, który dokładnie model, no ale jak widać chociażby po ostrości zdjęcia, jakiś stosunkowo nowoczesny. Jak widać z krajobrazu jest to przygotowanie do startu z kosmodromu Bajkonur. I jak widać przede wszystkim rakieta porusza się koleją. To znaczy widzimy ją tutaj, jak ona jest w drodze z hali integracji, czy z budynku integracji, jeśli wolicie, na stanowisko startowe. Ponieważ rakiety radzieckie i rosyjskie są składane do kupy w pozycji poziomej, tak jak widzicie tutaj Sojuza, są transportowane potem, tak jak widać na obrazku, po szynach, no trudno to nazwać koleją, skoro jadą wewnątrz Bajkonuru, aczkolwiek Bajkonur jest dużym, jest duży dosyć, więc no mniejsza, koleją jadą, po torach. I jak dotrą do swojego stanowiska startowego, dokładnie już pod samo stanowisko, to są podnoszone do pionu. I jak widzimy tutaj, ten wagon, na którym ona jedzie, to jest od razu to urządzenie, które ją za chwilę będzie pionizować. Ten konkretny Sojuz to jest Sojuz towarowy, prawdopodobnie fregat, co możemy poznać po tym, że jest tutaj, że jego część towarowa to jest taka wielka bulwa. W sensie fregaty i te nowsze Sojuzy są charakterystyczne, dlatego że ich ostatni stopień jest większy
niż poprzedni i dlatego wygląda tak troszeczkę pokracznie. Ten Sojuz z kolei, widać, że to jest Sojuz przygotowany do misji załogowej, co poznajemy po tym, że ma zamontowaną wieżyczkę systemu ratunkowego. Ten szpindel tutaj na samym czubku to jest główny element systemu, który w razie gdyby coś poszło nie tak, odciągnie kapsułę załogową Sojuza na bezpieczną odległość od wybuchającej rakiety. Co zdarzyło się w historii i będziemy o tym mówić w następnym dużym odcinku. Ale tak, jesteśmy sobie tutaj, dowieźliśmy sobie naszą rakietę w okolice stanowiska startowego, podtaczamy ją tym wagonem, a potem stawiamy ją do pionu. Po prostu. Od razu na tym wagonie. W sensie cały ten wagon jest po prostu tą konstrukcją, która pionizuje rakietę. On się potem zabiera stamtąd, dlatego że, jeżeli dobrze pamiętam, w przypadku Sojuza, to znaczy w przypadku rakiety R-7 i jej derywatywów, nie tylko w przypadku Sojuza, ale w przypadku tych wszystkich Zenitów, Mołni i tak dalej, ta rakieta jest osadzana na takich łapach, jak gdyby, które ją podtrzymują i które się automagicznie z powodu fizyki jakby dla wszystkich odsuwają się na boki w momencie, w którym rakieta się odrywa. I jest to zrobione w taki sposób, że one są po prostu na przeciwwadze. To znaczy rakieta ma gdzieś w środku, to nie są te wajchy, te kratownice, które tutaj widzimy. Niestety, ale z tego, co pamiętam, przynajmniej we wczesnych Sojuzach było tak, że rakieta miała po prostu takie gniazdo na boku a te łapy były takimi bolcami, ona była po prostu nasadzana, więc jak się odrywała, to po prostu wysuwała się gniazdo się wysuwało z tego bolca, a te łapy się rozchylały się na boki. Podobną jakby metodę stosowano także w przypadku rakiety N1, która była w opór większa od Sojuza, ale umówmy się, że zasada jest ta sama. Rakietę N1 widzimy na tym zdjęciu, po którym teraz jeżdżę, środkowym, a także na obydwu czarno-białych. I w prawym dolnym rogu mamy tutaj takie dosyć interesujące zdjęcie, dlatego że to jest zdjęcie satelitarne, które pokazuje rakietę N1 na wyrzutni. I to nam daje ogląd, jakby widzimy dosyć porządnie na tej focie, jak skomplikowanym kawałem inżynierii jest stanowisko startowe, w szczególności takiej dużej rakiety. Te motywy takie, to są leje, które odprowadzają gazy wylotowe przy starcie. A dlaczego się tak dzieje, to będzie, z tego co pamiętam, na następnym slajdzie już. No, jeszcze nie do końca. Tutaj na tej dużej focie widać, że rakieta N1 była tak duża, że nie dało się jej przewieźć jakby po jednym torze, dlatego cała ta fest konstrukcja, na której N1 jest posadowiona i która ją będzie stawiać właśnie do pionu, do startu, jest na dwóch równoległych torach, po których jest ciągnięta, chociaż tak prawdę mówiąc, to sądząc po tym, jak one są ustawione, to jest raczej pchana, ale sztuka jest sztuka, przez cztery lokomotywy. Więc gruba dosyć akcja. Dlaczego mówię, że pchana? No dlatego jakby widzimy to na zdjęciu obok. To jest jakby sama końcówka kolejowej drogi rakiety N1, ponieważ na zdjęciu po prawej jest wtaczana na torach nad swoje stanowisko startowe. Ta okrągła dziura tutaj to jest właśnie gniazdo? Można powiedzieć gniazdo, myślę, ale to nie jest tak, że ona się tam wsuwa czy coś tam się do czegoś podłącza. To jest po prostu rura, powiedzmy, betonowa, która odprowadzi płomień wylotowy
spod rakiety i wyprowadzi go tymi trzema ujściami, które pokazywałem wcześniej, na boki. No i tak jak tutaj widać, tu mamy tą konstrukcję, prawda? I jak ta konstrukcja przyjedzie już sobie tu, to potem jest stawiana do pionu. Rakieta N1 jest dość duża, więc jest to przedsięwzięcie złożone. I teraz tak, dlaczego w ogóle bawimy się w te odprowadzanie płomienia i fali uderzeniowej? Dlatego, że no, pamiętajmy, że silnik rakietowy to nie jest detonacja, to jest potwornie szybkie spalanie, które jest z ledwością trzymane w ryzach. Więc trzeba, w szczególności w tym pierwszym momencie, kiedy rakieta jest i jej silniki, co za tym idzie, są tuż nad ziemią, trzeba bezpiecznie odprowadzić całe to ciśnienie i wszystkie te gazy wylotowe z dala od rakiety, dlatego żeby to uderzenie ciśnienia przy zapłonie na przykład nie odbiło się od gruntu i nie przywaliło w rakietę z powrotem, bo to po co jej to robić? Nawet jeżeli to zniesie bez większych uszkodzeń, co nie jest powiedziane, to jakby po co? To, co widzimy tutaj, to jest gniazdo, skoro już raz użyliśmy tego słowa, dla Sojuza i to konkretnie jest stanowisko startowe, które się znajduje na kosmodromie w Gujanie Francuskiej, skąd Sojuzy startują także, jeżeli wysyłają akurat ładunek dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. I na stronie ESA można sobie pooglądać naprawdę fajne obrazki z budowy tego stanowiska. Są w fajnej rozdzielczości i zabawnie się ogląda Sojuzy, które mają w tle dżunglę, a nie step. Damy linka potem. I tak, i stanowisko startowe Sojuza widać tutaj z tym lejem dosyć dokładnie. Cała ta misa służy do tego, żeby huk i podmuch skierować od rakiety, z daleka. I właśnie widzimy ją w chwili startu. To akurat, mimo że nie ma stepu, a za to jest zielono, to nie jest Gujana, to jest kosmodrom Wostoczny, który jest na dalekim wschodzie Rosji i zaczęli go budować w roku 2000 chyba czwartym, czy jakoś tak, i od tej pory udało się wykonać z niego 8 startów. I historia budowy Wostocznego to jest historia głównie fantastycznej korupcji, ale nie będziemy się w to wgłębiać. Więc odpowiadając jakby na samo pytanie, które właśnie jest na slajdzie, to jak najbardziej nieodpowiednio skierowana fala dźwiękowa może uszkodzić rakietę. I dlatego robimy wszystkie te śmieszne ruchy, żeby po prostu skierować ją bezpiecznie gdzie indziej. Falę dźwiękową, w sensie nie rakietę. I to jest nasze pytanie pierwsze. Czy to jest nasze pytanie pierwsze? To były nasze pierwsze dwa pytania. Tak, to były nasze pierwsze dwa pytania. I czy ktoś ma jeszcze jakieś? Robert powiedział, że gwoli ścisłości to są dwie lokomotywy tylko dwuczłonowe. Za daleko. Jeszcze jeden? Tak, tu. No, bardzo możliwe. Nie jestem specem od rosyjskiej kolei. Tak, nie jestem rosyjskim tym, jak to się nazywa, trainspotterem, więc przyjmuję na wiarę. Pytanie, czy stanowiska startowe w ZSRR pracują zawsze na sucho? To jest tak naprawdę... Pyta Leszek. Tak, pyta Leszek. No właśnie, stanowiska startowe w Stanach, a konkretnie stanowiska wahadłowca, przed startem były i w trakcie startu były zalewane wodą. I system zalewania wodą stanowiska podczas startu i służy także do tego, żeby odprowadzić ciepło i huk przy starcie po prostu. Na ile udało mi się to stwierdzić? Owszem, rosyjskie stanowiska działają na sucho. Jak bardzo dokładnie, Kuba pyta, jak bardzo dokładnie trzeba te odprowadzenia gazów i huków profilować? Czy wystarczy tu jest miejsce, czy trzeba jakoś celowo krzywić, żeby się odbijało na zewnątrz?
No, trzeba to robić, znaczy ze zdjęć można, ze zdjęć wnioskuję, że że potrzebna jest jakaś należyta dbałość o to, to znaczy nie po prostu zostawmy puste, ale są prowadzone przy budowie prace są prowadzone w taki sposób, żeby ten podmuch jednak sprawnie ukierunkować, a im większa rakieta, tym po prostu więcej się trzeba przy tym napocić. Jak widać, dla Sojuza wystarczy postawić stanowisko startowe na krawędzi dołu i ten dół wylać betonem, żeby się nie zużył za prędko, a stanowisko startowe dla N1 miało skomplikowane kanały i ogólnie rzecz biorąc było tutaj włożone mnóstwo pracy i mnóstwo żelbetu. Jak to się stało, że oni nie doszli do wniosku, że to N1 to jakiś poroniony pomysł? No w końcu doszli. To znaczy po pierwsze, tak, pytanie jest od Lucyny. W końcu doszli, to po pierwsze, a po drugie, to nie był jakiś potwornie poroniony pomysł. To był dziwaczny pomysł i na pewno można tą było rakietę zrobić inaczej i pewnie lepiej, ale to jest tak. W programie kosmicznym, znaczy w audycji doszliśmy do tego momentu, doszliśmy do pierwszych dwóch startów N1, następne dwa starty, bo były, uprzedzając troszeczkę wypadki, tylko cztery, one były nie aż tak katastrofalnie nieudane. To znaczy, sądzę, że gdyby ten projekt był prowadzony przez jakby kogoś, kto, nie przez Miszyna, powiedzmy to wprost, to byłyby szanse na to, żeby z N1 coś wyszło. Dlatego, że na przykład biuru Kuzniecowa udało się w pewnym momencie opracować naprawdę przyzwoite silniki do tego N1. Naprawdę przyzwoite. Tylko zanim zdążyli jakby wsadzić je do rakiety i sprawdzić, czy będzie lepiej, no to zamknęli im cały program, no i taka głupia sytuacja. Ogólnie to, no to był trochę dziwny pomysł. To była dziwna rakieta. Dziwna i kompletnie nieudana, no ale tak. Jedziemy dalej. Pytanie następne od Emilii o sławne zdjęcie ciała Władimira Komarowa. I tak jak mówiłem, nie wkleimy tego zdjęcia, dlatego że ono jest dosyć, nie jest fajne. Znam to zdjęcie, jak słychać. Nie wiem, czy te szczątki, które są widoczne na nim, czy to faktycznie jest Komarow. Znalazłem informację, że ciało Komarowa zostało sfotografowane przed, po albo podczas dosyć pośpiesznej sekcji, która była przeprowadzona. Nie wiem, czy to zdjęcie, o którym mowa, to jest to zdjęcie zrobione w czasie sekcji, czy to jest po prostu fotomontaż. Nawet jeżeli to zdjęcie jest autentyczne, a mam wątpliwości, dlatego że bez wdawania się w zbyteczne szczegóły, ono nie wygląda, jakby było robione w czasie sekcji. W sensie otoczenie widoczne na tym zdjęciu to nie jest otoczenie, którego bym się spodziewał podczas sekcji zwłok. Więc tak jak mówiłem, nawet jeżeli to zdjęcie jest autentyczne, to nie było oficjalnie wystawione. A na zdjęciu tutaj zamiast właśnie ten, widzimy jedyną sztukę, która znajduje się na Księżycu. Jest to pomnik, powiedzmy, poległych astronautów. I pomnik to jest figurka, ona jest zrobiona chyba z aluminium albo z jakiegoś innego, albo z jakiegoś lekkiego stopu, no bo wiadomo, ograniczenia masy. I kartka, na której znajdują się nazwiska poległych astronautów i kosmonautów w kolejności alfabetycznej. I wymienieni zostali nie tylko ci, którzy zginęli w czasie misji, ale w ogóle wszyscy. Co łatwo poznać, bo jest na przykład nazwisko Gagarina. Następne pytanie. Następne pytanie jest o życiorys, o życie Koroliowa. Czy miał rodzinę, jak wyglądało jego dzieciństwo i skąd się wzięło jego zainteresowanie lotami w kosmos. No więc
No więc życiorys Koroliowa ma kilka naprawdę niezłych zakrętów. W sensie jest w nim kilka takich sytuacji, że wiecie, czytając go, słyszałem ten, wiecie, zgrzyt pociągu historii na zwrotnicy. Więc postaram się jakby zaznaczyć wam te momenty. No więc Koroliow pochodził z Ukrainy, urodził się w Żytomierzu. Dzieciństwo miał niespecjalnie szczęśliwe, ponieważ kiedy miał 3 lata, rozleciało się małżeństwo jego rodziców. Wikipedia sugeruje, że to dlatego, że jego matka podjęła studia. Jego matka nazywa się Maria Nikołajewna Moskalenko, w sensie z domu Moskalenko. Po podjęciu tych studiów i właśnie po rozpadzie małżeństwa, matka wyprowadziła się od ojca Koroliowa, a Siriorze wysłała do swoich rodziców, do takiej miejscowości, która się nazywa Nierzyn i znajduje się w okolicach Czernichowa, czyli nadal jesteśmy na Ukrainie. Siergieja wychowywali dziadkowie i wuj. Rósł bez rówieśników praktycznie, w otoczeniu dorosłych. Jako 4-latek w 1900... O mój Boże, nie pamiętam którym. Niech na to szybko sprawdzę. Pamiętałem to jeszcze przed chwilą. Tak, jako 4-latek, czyli w 1911 miał okazję zobaczyć jednego z pierwszych rosyjskich pilotów, Siergieja Utoczkina, i widział pokazowy lot, który się odbył dokładnie w tej małej miejscowości w Nierzynie. Dokładnie tam przyjechał właśnie pan Utoczkin, koleją przyjechał jego samolot, został złożony tam do kupy i odbył się pokazowy lot. I to był ten moment. Młody człowiek zobaczył. Młody człowiek, 4-latek, zobaczył i zakochał się. Samolot i wpadł. Mm-hmm. W 1914 roku, już podczas wojny, przeniósł się razem z dziadkami do Kijowa, a potem z matką i z ojczymem do Odessy. Do gimnazjum wstąpił w 1917 roku, ale długo się nie pouczył, ponieważ to był 1917 rok, więc wiadomo. Rewolucja październikowa się odbywała, no i ogólnie rzecz biorąc czasy były w opór niespokojne. No i dlatego, że się właśnie długo nie pouczył, to wykształcenie odebrał głównie od matki i od ojczyma. Oboje byli nauczycielami, a ojczym do tego był inżynierem. I jeszcze jako dzieciak, bo jako 14-latek w 1921 roku wkręcił się w wodnosamoloty w Odessie i w lokalny aeroklub, taki powiedzmy. I Siergiej Koroliow pierwszy swój samolot zaprojektował, a potem obronił ten projekt przed Komisją Państwową w wieku lat 17. Potem projektował także szybowce. Jeżeli po podpisie wnoszę, że to zdjęcie właśnie tutaj w prawym dolnym rogu, to jest szybowiec jego projektu. Napis na kadłubie to jest Koktiebiel. I Koktiebiel to jest osada na Krymie, miejscowość taka po prostu, i w tej chwili tam jest centrum szybowcowe, sportowe. W 1924 roku wstąpił na Kijowską Politechnikę na kierunek techniki lotniczej, obviously. W 1926 przeniósł się na Politechnikę Moskiewską, a 3 lata później zdobył swoje uprawnienia pilota szybowcowego. Widzimy właśnie go na zdjęciu z 29 roku, oraz pod kierownictwem Tupolewa, napisał i obronił swoją pracę dyplomową, którą był projekt samolotu SK-4. I ten samolot widzimy tutaj na fotografii, ponieważ został zbudowany, a potem oblatany. Dlatego, że to były takie czasy, że jak się chciało sprawdzić, czy projekt samolotu jest dobry, to nie można było policzyć sobie na komputerze i zrobić symulacji, czy ten samolot zabangla, tylko trzeba go było zrobić z tej sklejki i z tego płótna, wsadzić do środka pilota doświadczalnego i ognia. Po swojej obronie najwyraźniej został na uczelni.
Dlatego, że tak jak mówiłem, obronił się w 1929 roku, natomiast w 1930 poznał tego młodego człowieka, którego mamy na fotografii na środku, Friedricha Zandera, jak sama nazwa wskazuje, Łotysza, który był jednym z tych, wiecie, original gangsta nerdów od rakiet. Zander w 1930 roku przyjechał wykładać na moskiewskiej politechnice i najwyraźniej ta znajomość zamieniła Koroliewowi jego lotniczego szmergla w szmergla kosmicznego. Zander, tak zupełnie nawiasem mówiąc, jest też postacią absolutnie fascynującą, dlatego że on przeczytał tą pracę Ciołkowskiego, o której mówiliśmy hen na początku, w 1905 roku, w 2 lata po jej wydaniu, i zachorował na kosmos, bezpowrotnie całkowicie, a konkretnie to zachorował na lot na Marsa. Jego życiową dewizą, hasłem wręcz, było naprzód na Marsa i trzymał się jej przez całe życie. I jakby trochę wiadomo, skąd się Koroliowowi wziął ten ciężki pojazd międzyplanetarny. Od razu to lepiej wiadomo. Nawiasem mówiąc, żona Zandera albo była kobietą absolutnie świętą, albo miała takiego samego szmergla na punkcie kosmosu jak i on, dlatego że dzieciom dali na imiona Astra i Merkury. Więc no i w 1931 roku Koroliow i Zander założyli GIRD, czyli Grupę Badawczą Napędów Odrzutowych, czy Napędu Odrzutowego, o której będzie za chwilę trochę więcej, oraz Koroliow się ożenił z Ksenią Maksymilianowną Vincentini, z zawodu lekarką, i w 1935 roku urodziła im się córka, Natalia. I proszę bardzo, macie... Tak, macie zdjęcia Koroliowa z pierwszą żoną, uprzedzając odrobinkę wypadki z drugą żoną, zdjęcia córki Koroliowa, i córka, jeśli dobrze pamiętam, tak, córka Natalia Siergiejewna żyje do dziś. Jest profesorem medycyny, chirurgiem i jest członkiem Międzynarodowej Akademii Kosmonautyki imienia Ciołkowskiego, czyli jakby wszystko w rodzinie. Chciałam powiedzieć, że na pierwszym zdjęciu jest randka z pierwszą żoną, rok później rodzi się córka, potem, no cóż, wychowują dziecko. Tak. Dziecko ma mniej więcej 3 lata, czy 4 tutaj, może trochę więcej. Tak, jakoś tak. A te dwie... fotografie w prawym górnym rogu, dlaczego Koroliow wygląda nas tak, jak wygląda, za chwilę do tego dojdę. No więc Koroliow pracuje w Girdzie i w późniejszych instytucjach do 1938 roku, to znaczy do swojego aresztowania. I aresztowali go pod koniec czerwca i wedle słów córki Ksenia Maksymilianowna w noc aresztowania osiwiała całkowicie. We wrześniu 1938 roku, pomimo starań rodziny, przyjaciół i znajomych i w ogóle wszystkiego, Koroliow zostaje skazany na 10 lat obozu. No i rusza na kołymę, no. Po prostu. No, żona zostaje sama z córką i utrzymuje rodzinę, pracując w 3 miejscach jednocześnie. Jeden z szefów Ksenii Maksymilianownej pomaga jej, przyjmując ją na stanowisko asystenta katedry chirurgii i ortopedii, bo ona pracowała w szpitalu, a ordynator tego szpitala był jednocześnie szefem, no dzisiaj byśmy powiedzieli, tego Centrum Kształcenia Podyplomowego Lekarskiego, właśnie chirurgii i ortopedii. No i właśnie powiedział, że on ją spoko przyjmie jako asystentkę katedry, ale musi napisać i obronić pracę dyplomową. Do tego wszystkiego. Tak. Napisała i obroniła, ponieważ... Ksenia Maksymilianowna była twarda. Potwornie twardą kobietą była. W 1939 roku Koroliow siedział na kołymie
i kopał tam złoto. Razem z zekami, no, z kryminalnie, z więźniami kryminalnymi, którzy, jak zdaje się, jest tradycją do tej pory, traktują więźniów politycznych jak najgorsze ścierwo. Więc miał, no, miał kompletnie przerąbane. I czy mam jakieś dzieci na pokładzie, czy ja mogę wchodzić w jakieś zbyteczne, znaczy nie, niezbyteczne, czy mogę wchodzić w szczegóły drastyczne jego, no, drastycznawe jego życia obozowego? Zasłońcie dzieciom uszy albo tak. Dajcie znać na czacie, żeby mówić dookoła. Dobrze, to w takim razie, no więc oni tam na tej Kołymie mieszkali w namiotach i no nie trudno się sobie wyobrazić, jak się mieszka na Syberii w namiocie. Koroliow zachorował na szkorbut. Ten szkorbut go złożył tak kompletnie, że on nie mógł chodzić, już tylko leżał. I znalazł go w tym namiocie taki facet, który się nazywał Usaciow. I on też był polityczny i też był wyczyszczony i na wolności był dyrektorem moskiewskich zakładów lotniczych. I pokazali mu Koroliowa, bo robił akurat rundkę po obozie i oglądał włości. Pokazali mu Koroliowa i on się zorientował, on zorientował się, że on go zna. I kazał go po prostu dać mu jakieś lepsze jedzenie, owinąć go ciepło i zasadniczo przywrócić go troszeczkę do zdrowia. Dlaczego on mógł chodzić po włościach i takie właśnie wydawać rozkazy? Dlatego, że oprócz tego, że był dyrektorem zakładów lotniczych, to był także bokserem. A był więźniem. Był więźniem, tak. I był taki pewien siebie, dlatego że był świadom tego, że w razie jakby co, to głównemu osadzonemu, kryminalnemu, który tam trząsł tamtą okolicą, po prostu spuści wały. I to jest powód, dla którego Koroliow przeżył Kołymę. Bo inaczej by się po prostu nie... No po prostu nie. Usaciow też przeżył obóz i kiedy Koroliow wyszedł wiele lat później, już jak był głównym konstruktorem, znalazł go i dał mu robotę. I Usaciow pił. No, pił jak ryba. W sensie na tyle, że się na niego skarżyli w Związku Radzieckim. I przyszli ze skargą właśnie do Koroliowa i Koroliow powiedział, że temu skarżącemu się, że co by nie robił, to nikt go nie śmie tknąć. Dlatego, że to jest człowiek, który mu uratował życie. I tak, i odsiedział pół roku na tej Kołymie, a po pół roku wezwali go z powrotem do Moskwy, dlatego że jego matce udało się wytupać rewizję wyroku. A udało się jej wytupać, dlatego że Koroliow przysłał jeszcze nie z Kołymy, tylko z więzienia po drodze, w Nowoczerkasku bodaj siedział przez chwilę, przysłał gryps, w którym dookoła dał znać, do kogo jego matka, jego żona powinny się udać, z kim porozmawiać, żeby cokolwiek załatwić. I to byli deputowani do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego. To była para pilotów, których nazwisk nie pamiętam, as a matter of fact. Na pewno to zaraz znajdę. Dajcie mi 3 sekundy. Du, 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 du. Du, 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 du. Gromow i Gryzodubowa. Matka Koroliowa dotarła jakoś do nich i jedno i drugie to byli sławni ludzie i oni byli tak wysoko, mieli takie dojścia, mimo że byli, wiecie, deputaci, no, piloci, tak jakbyście dzisiaj do posła, powiedzmy, podbili. To jest człowiek, który ma jakieś chody, no ale w normalnym ustroju, powiedzmy, to te tak bez szału. Natomiast Gryzodubowa, rozmawiając z matką Koroliowa, powiedziała, no tak, trzeba pomóc. Zadzwonię do Berii. Ławrenti Beria był szefem NKWD, więc jeżeli ktoś może wziąć za telefon i zadzwonić do Ławrentija Berii, to znaczy, że ma naprawdę niebagatelne chody.
No i tak, no i udało się wytuptać rewizję wyroku i Koroliowa wyciągnęli z tej kopalni złota, w której siedział, i wysłali go w drogę do Moskwy. Tylko że po drodze zachorował i dlatego nie zdążył na ostatni parowiec, który wypływał z Magadanu, i musiał po prostu, trafił do lazaretu i właśnie przez to, że nie zdążył, to musiał przezimować, dlatego że tam po prostu no, zamarzały te porty, no i nara, i trzeba siedzieć. No i w zasadzie to bardzo dobrze, bo ten ostatni parowiec zatonął. I zginęło 700 osób z 1200 na pokładzie. Ale w końcu dotarł. W końcu dotarł do Moskwy. W 1940 roku zrewidowali mu wyrok do 8 lat. I no, w 1940 roku już był już na tyle wygrany, że istniały już wtedy szarażki, czyli to były biura konstrukcyjne typu więziennego. Mówiliśmy o tym w pierwszej audycji. Mówiliśmy o tym, tak jest. To znaczy siedział Koroliow, nie tylko Koroliow, był osadzony, ale pracował nie przy kopaniu złota, tylko przy czymś, co lepiej odpowiadało jego talentom. I trafił do szarażki lotniczej, dlatego że jedną z osób, które były osadzone, był Tupolew. I Tupolewowi powiedzieli, że ma zaprojektować nowy bombowiec dla radzieckiego lotnictwa. No i on powiedział, kim ja mam to zrobić? Przecież ci ludzie, którzy to siedzą, to oni zasadniczo nie kumają. Więc oni mu powiedzieli, żeby listę zrobił. I oni mu zorganizują ludzi. I jedno z nazwisk, które on na tej liście wpisał, to było właśnie nazwisko Koroliowa, bo obiło mu się o uszy, że też siedzi. A znał go, dlatego że pracował już z nim. Koroliow pisał pod jego kierownictwem swoją pracę dyplomową. No i tak, no i w 40 roku Koroliow no nie siedział już na Kołymie, tylko siedział i projektował bombowce. Wiesz co, bombowce projektował Tupolew osobiście, a Koroliow projektował lotnicze silniki rakietowe. I nawiasem mówiąc, z tego pobytu w szarażce bierze się, bo widziałem wywiad z Natalią Siergiejewną, która opowiadała jako no, córka osadzonego, opowiadała o tym, jak to właśnie było, jak ona to pamięta. I jej pierwsze wspomnienie ojca jest z wizyty w szarażce, bo władze tych instytutów trybu więziennego zorientowały się, że morale jest słabiutkie, dlatego że może nie na Kołymie, ale nadal siedzisz, i pozwoliły na odwiedziny. I właśnie w czasie jedno z takich odwiedzin, czy pierwsze z takich odwiedzin, to jest Natalii Siergiejewnej pierwsze wspomnienie ojca. I matka jej nie powiedziała, że jej ojciec siedzi. Powiedziała, że jej ojciec jest pilotem i dlatego go nie ma w domu, bo lata w miejscach. No i mówiła w tym wywiadzie, że jak ją zaprowadzili, to pierwsze pytanie, które zadała ojcu, to było: tato, jak dałeś radę wylądować tutaj? Przecież dziedziniec w tym budynku jest taki malutki. I zanim ojciec zdążył coś powiedzieć, to odpowiedział strażnik, że wylądować tutaj jest łatwo, tylko wystartować jest trudno. No i tak. No i w 1944 roku Koroliow wyszedł. Został zwolniony przedterminowo, podobno na osobisty rozkaz Stalina. Natomiast w 1945 roku, kiedy wojna się już skończyła, wysłali go w komandirowkę, czyli nie wiem, czy po polsku mamy na to określenie nakaz pracy chyba? To jest taka delegacja tylko z zębami. I wysłali go do Niemiec, żeby oglądał i myślał nad rakietami V2. I tak naprawdę resztę to już wiemy. I teraz pytanie było od Lucyny, za co go posadzili? No więc posadzili go za uczestnictwo w organizacji kontrrewolucyjnej, w kontrrewolucyjnej organizacji trockistowskiej i za zdradę ojczyzny. Ile to miało wspólnego z prawdą? Nic.
Nic, absolutnie. A dlaczego posadzili go za kontrrewolucyjną działalność, to będę mówił za chwilę, dlatego że będę mówił na ten temat, odpowiadając na pytanie o Girdzie. To jest grubsza sprawa. No więc tak, tak jak mówiłem, żony miał dwie. Pierwszą była ta absolutnie twarda i kumata i ogólnie znakomita najwyraźniej kobieta, Ksenia Maksymilianowna. Wzięli rozwód w 1949 roku. Z tego, co zrozumiałem, rozsypało im się życie rodzinne podczas właśnie tej komandirowki Korolewa do Niemiec. Tak jak mówiłem, właśnie w 1935 roku urodziła im się córka i Korolew, tak patrząc po datach, Korolew zdążył zobaczyć swojego pierwszego wnuka. Wnuk nazywa się Andrzej Wadimowicz, urodził się w 1962 roku i jest chirurgiem ortopedą. O jego drugiej żonie, o Ninie Iwanownej, nie wiem w zasadzie nic. Była tłumaczką. Tłumaczką. Znalazłam, że była tłumaczką. No proszę, to więcej ode mnie znalazłaś, bo ja niczego. I ogólnie sympatyczna kobieta. Sprawia wrażenie sympatycznej, owszem. Nawiasem mówiąc, Ksenia Maksymilianowna wyszła za mąż po raz drugi, za Jewginia Szczytinkowa, który znał się z Korolewem jeszcze z Girdu. Więc znowu, wszystko w rodzinie. I Jewgini Szczytinkow był, oprócz tego, że był ogarniętym inżynierem, ponieważ wzięli go do eksperymentalnej właśnie grupy badań nad napędem rakietowym, to był też człowiekiem mocnego charakteru i zajebiście odważnym, co wnoszę po tym, że w 1938 roku na bezpiece zrzucili go ze schodów, bo nie chciał podpisać kwitów obciążających Korolewa. Za to podpisał i wysłał swoją osobistą opinię zaświadczającą o nieskazitelnym charakterze Korolewa. No więc pisać takie dokumenty, podpisywać je własnym nazwiskiem i wysyłać je do NKWD, podczas kiedy ich jakby odpisują one kogoś, kto jest wrogiem narodu i siedzi za to, bo dostał 10 lat, to wymaga żelaznego charakteru, więc szacuneczek. Więc tak wygląda ta część życia Korolewa, która była zanim został głównym konstruktorem. A propos drugiej żony, on z drugą żoną, z Gagarinem i z jego, nie wiem, czy żoną, czy dziewczyną, jeździli razem do sanatorium. I te dwa zdjęcia po lewej, to jest jak oni właśnie pojechali we czwórkę do sanatorium, do wód, odpoczywać razem. I jak widać, bawili się znakomicie. Tak. Jeszcze wracając do poprzedniego slajdu, z tego co pamiętam, z drugą żoną Korolew zdradzał pierwszą żonę i jakby to doprowadziło do tych wszystkich rozwodów i małżeństw kolejnych, a drugą żonę także zdradzał. No, coś takiego było, tak. Ja bym się tylko chciał zapytać, kiedy? Dokładnie o to chciałam spytać. Kiedy on to zdążył robić? Na Boga Ojca! Prawdopodobnie nie spał nigdy. Taką postawiłam hipotezę w audycji i będę się jej trzymać. Tak. Ten gość po prostu nie spał. Tak. No więc... Tutaj zrobiłam kolaż na górze z jego pozostałych miłości oprócz żon. Tak. Znaczy no... Czyli kosmonauci, kosmonautki i psy kosmonauci, kosmonautki. No tak. A tu no na dole... Tak. Pamiątkowe zdjęcia, monety i pomnik także. No kurde. Facet, który wiedział, do czego dąży i nie cofał się przed rzeczami. Też był żelazny. Także żelazny człowiek, tak. Jeszcze część tego pytania od Pauliny była taka, jak się żyło pracownikom radzieckiego programu kosmicznego. O, właśnie. No i to jest ciężka kwestia i to jest ogromna kwestia, dlatego że jakbym miał tak w telegraficznym skrócie odpowiedzieć, to bym powiedział, że inaczej im się żyło. Inaczej niż innym ludziom w ZSRR i trochę inaczej niż jesteśmy sobie teraz w stanie wyobrazić. Dlatego że oni byli przede wszystkim mieszkańcami Związku Radzieckiego, a to jest świat, który
No jak powiem gimby nie znają, to będzie jednocześnie prawda, a z drugiej strony płaskie okropnie. Dlatego, że życie w Związku Radzieckim, tak samo jak we wszystkich innych demoludach, ale w Związku Radzieckim prawdopodobnie nawet bardziej, to był świat załatwiania, to był świat organizowania dojść i znajomości. I na tak postawione pytanie, jak się w sensie ekonomicznym żyło pracownikom programu kosmicznego, nasz pierwszy odruch w tej chwili biegnie do kwestii pieniędzy. A pieniądze w Związku Radzieckim to były, wiecie, funny money. To nie była ważna sprawa. Można było mieć pieniędzy w opór, ale co z tego, skoro po prostu nie było w nich, nie było rzeczy. Nie było rzeczy. I pracownik Instytutu Naukowego jako takiego miał pod pewnymi względami łatwiej, ponieważ jego instytucja była ważna. Zakładamy, że mówimy o jakimś takim instytucie naukowym, który faktycznie zajmuje się, powiedzmy, napędami rakietowymi, czyli wiadomo, że pracuje dla wojska. Jeżeli pracujesz w takim miejscu, to z definicji masz dojścia, dlatego że po pierwsze znasz swoich ludzi, a po drugie twoje miejsce pracy ma dojścia, dlatego że wtedy było tak, że sama instytucja potrafiła załatwiać swoim pracownikom rzeczy. No, były takie instytucje, które miały wręcz własne sklepy, ale oprócz tego zatrudnienie w jakimś miejscu często dawało ci dostęp do tych miejsc, gdzie za pieniądze ciężkie można było kupić te rzeczy, które Związek Radziecki mówił, że dostarcza bezpłatnie wszystkim. Mhm. Ale pewnych rzeczy, tak, sklepy za żółtymi firankami, dokładnie, ale pewnych rzeczy po prostu nie dało się uniknąć. Można było być, kurde, pracownikiem Bóg wie czego, a hydraulik do twojej pękniętej rury przychodził, kiedy chciał. Ponieważ, no, to była po prostu jedna z tych rzeczy. I ona była... Trzeba było kogoś znać, trzeba było komuś dać butelkę. Tak. I wtedy się dopiero dało umówić hydraulika. Tak. Tak. Załatwiało się rzeczy. Tak. Czy znasz kogoś, kto może mi naprawić mój wiatrak? Znam. Przypadkiem znam. Ale on lubi do kina sobie czasami pójść. Barter. Czy masz jakieś dojścia do biletów? Nie mam, ale mogę mieć. I tak to się działo. Wyobrażam sobie taki barter, że jeżeli to jest program kosmiczny, to oni mają dostęp na przykład do jakiejś blachy, do jakichś metali, do jakichś płynnych, trudniej dostępnych. Wiesz co? Do tryblinek. Nie lubię poniedziałków. Była taka stara polska komedia i tam ważną rzeczą w fabule jest koleś, który grasuje po całej Warszawie z takim wielkim, potwornie nieporęcznym motywem i szuka do niego takich metalowych pizdryków i nikt kompletnie nie wie, czego on zasadniczo szuka, bo on jest technikiem mechanizacji rolnictwa czy czegoś takiego i dla niego jest trywialnie proste wytłumaczyć, co to jest. On wie, co to jest treblinka, on wie, jak to wygląda. Znaczy bardzo niefortunnie nazwali to gizmo w tym filmie, no ale trudno. No ale potrzebuje takiego metalowego cosia, no. No i weź to teraz wytłumacz człowiekowi, który zasadniczo jest urzędnikiem państwowym. I czy on ma jakieś dojścia do tego, pojedzie do Warszawy, to może tam kupi, no ale nie. No ale tak, to był po prostu inny świat. I tego rodzaju pytanie... Trzeba było być hustlerem, mówiąc dzisiejszym językiem. Tak. Żeby cokolwiek sobie załatwić. Trzeba było, tak. I ten talent do hustlingu, do takiego załatwiania i ogarniania przydawał się i w pracy, i w życiu codziennym, i do przetrwania. Tak, tak, wszystko to prawda. To jest pytanie, na które, żeby dobrze na nie odpowiedzieć, trzeba by było zrobić długą i tłustą dygresję na ekonomię Związku Radzieckiego jako takiego. Zwłaszcza w latach 60., to też był czas wielkich przemian i jakiegoś tam postępu technologicznego, który się odbijał na codziennym życiu, ale nie w takim tempie, w jakim wyobrażamy sobie dzisiaj. Tak, tak. To jest taka rzecz, o której przyspoiluję następny odcinek odrobinkę, dlatego że mówisz, Kaju, że to jest
czas wielkiego postępu dla Związku Radzieckiego i jego mieszkańców. Tak, to prawda. W 1969 roku w Związku Radzieckim zostaje zbudowana pierwsza fabryka papieru toaletowego. Okej? Okay? No, więc tak. Na zdjęciach próbowałam pokazać, w jaki sposób ubierał się cywilny człowiek na eleganckie spotkania, bo to jest eleganckie spotkanie. Zdjęcia z pracy i zdjęcia po godzinach trochę. Tak. Więc to nie tak, że złote garnitury. Zupełnie, zupełnie nie. Zupełnie nie. Leszek pyta, kiedy uruchomili tą fabrykę? No, znalazłem, że w 69. Rozumiem, że to jest raczej właśnie data rozpoczęcia produkcji tego papieru, a nie jakby wylania pierwszego betonu pod fundamenty. Kuba pyta, czy wcześniej mieli fabrykę zestawu patyków. Nie, wcześniej, jak rozumiem, używało się po prostu gazet. Jo. Która była drukowana ołowiowym drukiem. Tak. A potem wszyscy chorują na choroby przewodu pokarmowego tylnego końca. Tak. Niewyjaśnione zjawisko. Niewyjaśnione zjawisko. Czemu ktoś tu ma niedźwiedzia na smyczy? Ponieważ trzymało się niedźwiedzia jako zwierzątko domowe. No, taki to jest... Egzotyczne zwierzątko domowe. To nie tak, że w każdym domu mały niedźwiadek, tak. Ale można było mieć. Tak, tak, bo niedźwiedź był dostępny, pisze Karol. Tak, bo był. No naprawdę nie mogę teraz zrobić dygresji w ekonomię radziecką, zwłaszcza, że nie jestem do niej w tej chwili przygotowany. Poprosimy mrówę, bo jedno z pytań, na które dzisiaj nie odpowiem, to było, ile to wszystko kosztowało? I to jest po prostu pytanie, na które nie ma odpowiedzi, która leży koło prawdy, jeżeli się nie opowie o tym, jak wyglądała ekonomia Związku Radzieckiego i jak wyglądało na przykład finansowanie armii. Dojdziemy do tego następnym razem. Głupsza. Będziemy dookoła tego chodzić następnym razem. Tak, tak. Ewa Pawelec przywołuje takiego człowieka z Twittera, który się nazywa Kamil Galiejew i on pisze ostatnio, jak, znaczy nie wiem, czy się uaktywnił, ale zrobił się popularny teraz w czasie wojny w Ukrainie i on pisze, napisał dużo wątków, które wyjaśniają trochę historię Rosji jako takiej, a trochę Związku Radzieckiego, trochę te uwarunkowania, z których ta sytuacja trochę wynika. I on napisał właśnie jeden z tych wątków dokładnie o tym, o czym Ewa mówi, to znaczy o rublach dla ludzi i rublach dla przemysłu. I to nie są te same ruble. To nie są te same ruble, mimo że... Waluta ta sama. Tak, ale nie. No i... Postaramy się znaleźć linka do tego wąteczku i postaramy się zamieścić także linka do znakomitego wywiadu z kobietą, która była pracownikiem kultury w Związku Radzieckim i ona próbuje opowiadać o tym, jak się wtedy żyło. Wrzucimy lineczkę. Wracając jeszcze odrobinkę do meritum, czyli do tego, jak się żyło ludziom w radzieckim programie kosmicznym, to warto jeszcze nadmienić, że jakby osobną kwestią od tego wszystkiego, co powiedziałem, było to, jak się żyło mieszkańcom samego Bajkonuru. Dlatego, że Bajkonur w czasie, jak jakby powstawał, to on się nazywał Taszkent 90 i był miastem zamkniętym. I miasta zamknięte to jest osobna, gruba kwestia, ponieważ to są wszystkie te miejscowości, w których znajduje się infrastruktura, która jest kluczowa, albo tajna, albo wojskowa, albo wszystkie, albo dowolna kombinacja z tych trzech. I w naszej w naszej audycji o sprawach atomowych opowiadaliśmy o Zjorsku i o Kysztymie. I to też były miasta zamknięte. I w cyklu wyprawowym Kasia opowiadała o swojej wyprawie Jedwabnym Szlakiem, gdzie też przejeżdżali przez takie miejsca. Tak, tak. I dlaczego to było... Znaczy, wiadomo, miasto zamknięte, tralalala, tajne przez poufne, ale co to oznacza dla takiego normalnego mieszkańca? Na przykład to, że jak wychodzisz z domu, to wiadomo, wszędzie na świecie bierze się portfel, nie? Dzisiaj to byśmy powiedzieli, jeszcze telefon byśmy wzięli. Natomiast mieszkaniec miasta zamkniętego zabiera swój paszport wewnętrzny i przepustkę, bo ma dwa osobne dokumenty, bo musi po pierwsze
mieć kwit, który udowadnia, kim jest, a po drugie kwit, który udowadnia, że ma prawo być tu, gdzie jest. Więc to tak na dzień dobry. No i oczywiście to, że wyjechać trudno, tak jak z szarażki, ale przynajmniej sklepy są trochę lepsze. I jakby ładniej jest troszeczkę na tych ulicach. Myślę, że jakby sięgnąć do tego serialu HBO o Czarnobylu i zobaczyć sobie, jak przed tym wszystkim wyglądała Pripyat. To było miasto, w którym mieszkali wysoko wykwalifikowani pracownicy elektrowni atomowej i ich rodzin. I tam było ładniej i schludniej niż przeciętnie. I w miastach zamkniętych jest jeszcze bardziej, jest jeszcze sympatyczniej i różnych rzeczy tam może nie być, ale na 100% nie będzie tam chuliganów. Dlatego, że hello. Tak? Oglądaliśmy wiele razy już taki serial Eureka, który był zamkniętym, wysoko technologicznie zaawansowanym miastem. Tak. Skojarzyło mi się. Tak, nie miałem tego skojarzenia. Eureka to jest dokładnie zamknięte miasto, tylko że w Stanach. Mm-hmm. No może nie dokładnie, bo można tam po prostu wjechać. I jak tam wjedziesz, to... Świat się zmienia, tak. Ale cię nie wsadzają, ani tak. Nie rozstrzeliwują, dlatego że skręciłaś w prawo, a nie w lewo. Więc tyle. Czy pytania jakieś do tej kwestii? Możemy się nawodnić? Możemy się nawodnić, tak. Pauza na nawodnionku, bo słyszę, że chrypie. Zdjęcie po lewej na dole. Po prostu znalazłam na pocztówkach z Rosji. Aha. Gdzie są odatowane. I mam takie skojarzenie z tymi czasami, kiedy byłam malutka i właśnie książki były. Było się, trzeba na nie zapisywać do kolegi, ale były. I czytanie w parku książki, normalna rzecz. Nieważne, z której jakby warstwy społecznej jesteś, zwłaszcza, że u nas nie było takiego wstrząsającego podziału. I tak, kombinowało się. Przypomniałam sobie, jak moja babcia, wiesz, jak udało jej się kupić rajstopy, to potem je trzymała, żeby je wymieniać na inne rzeczy, które były potrzebne. Dziadek w taki sposób wyjeżdżał na delegacje różne do krajów demoludowskich i przywoził papier toaletowy z Węgier, żeby potem zamieniać się z kimś na rzeczy, których potrzebował tu. Tak, chcesz kupić coś. Nie ma tego czegoś, więc kupujesz coś innego. Teraz gramy w gry takie, które polegają na tym, że jak komuś coś załatwisz, to wtedy następna postać spotkana w grze da ci coś i tak w kółku. W Stardew Valley jest taka wycieczka, że trzeba komuś coś zanieść, żeby ktoś ci dał coś, żebyś ci dał następne, jest następne, jest ten taki wianuszek zależności pojedynczych przedmiotów, które od kogoś załatwiasz. A tam to było codziennie. W naszym Rzymie to sarkazm. Jedziemy dalej. To są wszystko bardzo dobre pytania. Na każde z tych pytań będzie albo drobiazgowo w następnym odcinku, albo w zanastępnym. A to, co jest warte zauważenia na tym slajdzie, to jest fakt, że... No bo co widzimy na zdjęciu? Widzimy rakietę nośną Energia i wahadłowy jest Buran. I one stoją najwyraźniej na stanowisku startowym N1, ponieważ, hello, 3 odprowadzenia płomieni, podwójne tory, wszystko się zgadza. Troszeczkę przerobili, odczyścili, będzie pan zadowolony. Natomiast pytanie, na które odpowiem, to jest pytanie o GIRD. Opowiem coś więcej. Pytanie jest od Marcina i sam Koroliow był członkiem, no tak, był wręcz członkiem, założycielem. Tak jak mówiłem wcześniej, GIRD został założony w 1931 roku przez Koroliowa i Zandera. I oni je założyli pod auspicjami takiej organizacji, która się nazywała Oso Aviachim, czyli Towarzystwo Współdziałania w Sprawach Obrony i Budownictwa Lotniczo-Chemicznego. I zasadniczo służyła do tego, co było napisane na opakowaniu, to znaczy wspierała kwestie obronności, budownictwa lotniczego i chemicznego, czyli tak naprawdę pleonazm to jest. GIRD działał, dzięki temu właśnie wsparciu Oso Aviachimów, działał zupełnie na legalu i z państwowym poparciem, ale bez państwowego finansowania. Kolesie z GIRD-u rozwijali ten skrót jako grupa inżynierów pracujących za darmo. Po rosyjsku to działa.
Girt działał głównie w Moskwie i w Leningradzie, budując no, pierwsze rakiety testowe, których właśnie przykład mamy na zdjęciu po prawej. I to były maleństwa. To znaczy ta rakieta po prawej to jest jakby model pierwszej, którą oni odpalili, czyli Girt 09. I ona miała 2 metry długości i 29 kilo masy startowej. Więc jakby umówmy się, że troszeczkę bez szału, no ale 31 rok, pierwsze koty za płoty. Robert Goddard, który zaczynał z rakietami na paliwo ciekłe troszeczkę wcześniej, bo w 27 roku w Stanach, też wcale nie puszczał większych tych rakiet, więc jakby umówmy się, od czegoś trzeba zacząć. I Girt oprócz puszczania rakiet organizował także liczne wykłady z teorii silników rakietowych i napędu odrzutowego. I na tym dolnym zdjęciu mamy, jak rozumiem, działający, przynajmniej wtedy, model silnika rakietowego, który się demonstrowało ludności na takich wykładach. I Koroliow został naczelnikiem Girdu w maju 1932 roku. Spodziewam się, że Zander już wtedy zachorował. Zander zmarł w 1933 roku na tyfus. I też w tym 1932 roku pojawiają się wreszcie jakieś pieniądze w tym temacie i pieniądze płyną od wojska. To znaczy konkretnie od grupy kierowania badaniami wojskowymi, którą stworzył marszałek Tuchaczewski. Który to marszałek Tuchaczewski? To jest dokładnie ten sam koleś, który dostał łomot w 1920 roku w Bitwie Warszawskiej i chyba nie podobało mu się to, dlatego że niesamowite starania włożył w reorganizację i przezbrojenie Armii Czerwonej. No, potwornie zacięty teoretyk wojskowości i no, jak się nie trudno domyślić, jeżeli się chce przezbroić Armię Czerwoną w nowoczesny sprzęt, no to prędzej czy później interesujesz się też bronią rakietową. No. To znaczy, no, jeszcze trochę nie ma broni rakietowej, ale jak się orientujesz, że siedzą gdzieś w Moskwie takie kolesie i puszczają sobie rakietki, to nagle zaczynasz patrzeć na nich ciekawszym wzrokiem i jakby rzucasz w nich trochę pieniędzmi, bo może coś z tego wyjdzie. No i w sierpniu 1933 roku Girt faktycznie odpala swoją pierwszą rakietę. I dlaczego to jest semiwielkie halo? Dlatego, że to są rakiety na paliwo płynne. Napchać prochu do rury i podpalić to tak, żeby leciało z grubsza w jednym kierunku i gdzieś tam sobie upadło, no to nie mogę powiedzieć, że to nie jest technologia rakietowa, no bo jest, ale no to nie jest potwornie napięty wynalazek. Chińczycy na to wpadli jeszcze w średniowieczu, z tego co pamiętam. Więc jakby no hello, ale skonstruować działającą rakietę na paliwo ciekłe, to już jest takie troszeczkę większe halo. No i w sierpniu właśnie Girt odpalił swoją pierwszą rakietę na 300 czy tam 400 metrów, mówiliśmy o tym w audycji, zdaje się, a już we wrześniu Girt został połączony z Leningradzkim Laboratorium Gazodynamicznym, które nawiasem mówiąc było absolutnie pierwszym instytutem naukowym ZSRR, to znaczy chronologicznie pierwszym. No i zajmowało się badaniami nad technologią rakietową i został przekształcony w Instytut Napędu Odrzutowego. No i wtedy się skończył Dzień Dziecka i wykłady, ponieważ teraz to był Wojskowy Instytut Badawczy i Cześć. I wtedy ich, no zmilitaryzowali ich wszystkich. Mieliśmy gdzieś takie fajne zdjęcie Koroliowa w mundurze. Nie pamiętam, czy na poprzednim slajdzie. No w każdym razie tak, wszystkich ich zmilitaryzowali. I Koroliow przez moment był zastępcą kierownika tego Instytutu Napędu Odrzutowego. Kierownikiem był taki koleś, który się nazywał Iwan Klejmionow i on był szefem albo jakimś w opór ważnym gościem właśnie w tym laboratorium gazodynamicznym. Ale Koroliow nie był długo tym zastępcą kierownika, dlatego że potem stanowisko zastępcy zostało zlikwidowane. Zamiast tego powstało stanowisko głównego inżyniera i takiego zastępcy de facto. I to stanowisko objął Georgi Langiemak, też człowiek z laboratorium gazodynamicznego. I a Koroliow został naczelnikiem oddziału właśnie rakiet, bo oni tam pracowali nad rakietami skrzydlatymi, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli pociskami manewrującymi, a Koroliow właśnie nad rakietami tak po prostu. I Natalia Siergiejewna mówiła w wywiadzie, że
przyczyną tych przetasowań było to, że Koroliow i Klejmionow nie zeszli się charakterami. Dlatego, że Koroliow chciał w kosmos, a dokładniej w stratosferę, bo wtedy nie mówiło się jeszcze kosmos, a Klejmionow uważał to za mrzonki. I ta niezgodność charakterów to była kolejna z tych okazji, kiedy rzeczy naprawdę mogły pójść gorzej. A dlaczego to za momencik? No bo tak, mamy ten Instytut Badawczy, tralala, 37 do 37 roku Instytut i Koroliow osobiście prowadzą właśnie pracę nad eksperymentalnymi rakietami dla wojska. To znaczy nad rakietami Ziemia-Powietrze przeciwlotniczymi i rakietami Powietrze-Ziemia na paliwo stałe. To znaczy takimi rakiet Powietrze-Ziemia na paliwo stałe używa się do dzisiaj. No to są te takie proste, niekierowane rakiety, których się wkłada 30 czy 50, czyli leci, wlezie do zasobnika, podczepiasz to pod helikopter czy samolot szturmowy, naciskasz w odpowiednim momencie guzik i masz serię wybuchów. No. Na celu mniej więcej, jak dobrze pójdzie. To oczywiście są wszystko malutkie zasięgi i Koroliow właśnie wtedy skonstruował, znaczy jego zespół skonstruował i odpalił pierwszy pocisk manewrujący radziecki, który miał chyba 80 km zasięgu czy coś koło tego i 30 kg masy użytecznej, czyli głowicy, no nie, nazwijmy to po imieniu. Więc powiedzmy, że to jest niewiele, prawda, ale 37 rok, pierwsze koty za płoty. I w 1937 roku Instytut Napędu Odrzutowego zostaje przenazwany na NITRZY, Instytut Naukowo-Badawczy nr 3. Natomiast Klejmionow i Langemak zostają przedstawieni do Państwowej Nagrody za opracowanie nowych rodzajów uzbrojenia. W październiku 1937 roku Klejmionow i Langemak oraz inni pracownicy Naukowego Instytutu Badawczego nr 3 zostają aresztowani za zdradę stanu i kontrrewolucję organizację trockistowską. W styczniu 1938 roku i Klejmionow i Langemak zostają rozstrzelani. Gdyby Koroliow i Klejmionow zeszli się charakterami i Koroliow nadal byłby jego zastępcą, nara. No ale tak, no. Spędzili od października do stycznia na NKWD. Jak się siedzi 2 miesiące na NKWD, to naprawdę będziesz mówić różne rzeczy w końcu. Powiesz wszystko, a resztę wymyślisz, bo tak. Nie dasz rady. Tak. No i ich zeznania, to znaczy Klejmionowa, Langemaka oraz Głuszki, to co mówiliśmy, doprowadziły do aresztowania Koroliowa. No. No i o tym, jakby to, o tym już mówiliśmy. No i to jest tak naprawdę koniec Girdu, no. Dlatego, że kogo nie aresztowali, to no wiedza instytucjonalna rozlazła się kompletnie. Przyjęli jakichś nowych ludzi, no na pewno, no. Znaczy Instytut Naukowy nr 3 działał w dalszym ciągu. Właśnie tam opracowano Katiuszę na przykład. A później ten instytut pod kierownictwem Mścisława Kiełdysza uczestniczył w licznych programach kosmicznych, na przykład w programie Venera. O którym będzie następnym razem? O którym wspominaliśmy trochę wcześniej i wspomnimy jeszcze następnym razem i ogólnie będziemy o nim mówić. I tak, i o. I czy są pytania? Na razie nie ma, ale to było dość ponure. No to było dość ponure. No niestety tak, to było dość ponure, ponieważ lata 30. w Związku Radzieckim to były w opór ponure czasy. W opór ponure. Naprawdę, można by się spodziewać, że jak weźmiesz i na przykład zorganizujesz rewolucję, to pierwsza rzecz, którą zrobisz, to przeczytasz, co się działo za poprzedniej rewolucji. I na przykład będziesz uważać, żeby przypadkiem nie wprowadzić, nie, żeby przypadkiem nie, nie zaczął się jakiś, nie wiem, żeby tak daleko nie szukać pojęcia, nie wiem, wielki terror, który na przykład zaora ciebie też. No ale najwyraźniej nie. O eksperymencie myślowym, jak zaprojektować nowy, lepszy system od poprzedniego i nie wpaść w pułapkę tej zasłony niewiedzy, będziemy opowiadać w audycji filozoficznej. Tak. Pytanie od Karola, czy ten Instytut Naukowo-Rakietowy, co się ostatnio spalił, to nie był czasem to samo biuro, co Czołomieja? Otóż nie. Mam takie wrażenie, że ten instytut, co się ostatnio spalił, to był dokładnie ten.
To był Instytut Naukowy Kiełdysza, ale nie oddam za to głowy. Kuba pyta, pisze, że przeczytał opinię, nie pamięta czyją, że w Stanach Zjednoczonych literatura fantastyczno-naukowa z lat 40. i 50. spowodowała, że ludzie na niej wychowani szli ochoczo pracować do NASA. I Związek Radziecki miał sporo niezłej literatury SF i czy wiemy o potwierdzonych przypadkach rekrutacji do radzieckiego programu kosmicznego, które się odbyły w ten sposób? Czy ktoś przyszedł, bo się naczytał Jefremowa czy Bułyczowa? Nie wiem o takich przypadkach. Nie wiem o takich przypadkach. Myślę, że... Znaczy, wiem o ładnych kilku przypadkach, w których ktoś szedł pracować w radzieckim programie kosmicznym, dlatego że jego rodzice byli w radzieckim programie kosmicznym. Kolesiostwo, no kolesiostwo na pewno działało także. Na pewno oprócz takich przypadków, że Koroliow wciąga do swojego instytutu czy swojego biura konstrukcyjnego faceta, który mu uratował życie, jak siedział w obozie. Jest luźno związany tematycznie. Tak, bo jednak był dyrektorem zakładów lotniczych, więc jest powiedzmy kinda sorta, można przymknąć oko i się gościa wkręci. Na pewno oprócz takich przypadków były też przypadki, które były kompletnie lewe. I ktoś szedł, dostawał znakomitą robotę, dlatego że był siostrzeńcem czy kim tam. Albo na przykład był synem... Synem Ławrentyja Berii, tak. Albo synem Nikity Chruszczowa. Tak, tak to na pewno, ale były... Naprawdę, jak się wczytać w te życiorysy, to co chwilę natrafia się na takiego obywatela, który właśnie jest konstruktorem albo jest inżynierem i ma wiadomo żonę i dziecko. I to dziecko po jakimś czasie zostaje inżynierem albo konstruktorem. No i umówmy się, że fakt, że się ma ojca, który pracuje w tym samym instytucie naukowym, na pewno nie przeszkadza, ale myślę, że nie da się być kompletnym melepetą i mieć takiej roboty. Owszem, czasami zostaje się ortopedą, jak mówi Żabrołak. I jeśli dobrze pamiętam, bo Korolew miał wnucząt bodaj czworo, jeżeli dobrze pamiętam, jest chyba pół na pół pomiędzy inżynierami i lekarzami. A pierwsza córka jest trochę tu i trochę tam. Tak. To znaczy robi medycynę, tak. Ale robi też... Tak. Dziedzictwo programu kosmicznego. Tak, nie wiem, czy ona przypadkiem nie zajmowała się medycyną lotniczą, ortopedią się chyba zajmowała. No, ale tak czy inaczej, umówmy się, jeżeli masz program kosmonautyczno-astronautyczny, potrzebujesz także ortopedy czasem. Tak, to znaczy jeżeli jest taka sytuacja, że jesteś na przykład kosmonautą i coś pójdzie nie tak i potrzebujesz ortopedy, to i tak jesteś wygrana. Mhm. Tak mi się zdaje. No więc tyle o Girdzie. Lucyna pyta, mówi, że właśnie z Białką i Strzałką, czyli w pierwszym locie orbitalnym z ssaków, leciały także szczury. I czy mógłbym coś więcej opowiedzieć o szczurach w kosmosie? Mógłbym. Oczywiście, znalazłem trochę szczurów w kosmosie. Znalazłem też trochę o... Częściej mam takie wrażenie, w kosmos latały myszy niż szczury. No ale skupmy się już na szczurach. Pierwszy, no powiedzmy gryzoń, mysz, no. To był sierpień 1950 roku w amerykańskim programie. Wystrzelili ją jeszcze na V2 i nie udało mi się stwierdzić, czy miała jakieś imię, ale niestety nie ten. Spadochron zawiódł. Z Białką i Strzałką poleciały szczury 12, poleciał szczur 12 i szczur 18. I one, owszem, były wśród pierwszych zwierząt na orbicie. Sputnik 5 był pierwszym lotem orbitalnym, który właśnie przywiózł zwierzaki z powrotem. I razem z nimi poleciała cała menażeria, dlatego że poleciało 40 myszy, poleciał królik, poleciały jakieś te zasobniki z muszkami, owocówkami. No mnóstwo tego było. W lutym 61 roku Francuzi wysłali w kosmos szczurka imieniem Hektor, którego widzimy na zdjęciu po prawej. Wikipedia mówi, że rakieta Veronique, która była niespecjalnie rozwiniętym derywatem rakiety V2, wyniosła go na 135 km suborbitalną trajektorią, czyli no taki to jest taki, wiecie, kosmos. Ale okej. Okay. Hektor wrócił szczęśliwie.
W październiku 1961 roku Francuzi mieli jakoby wykonać jeszcze dwa loty ze szczurami, ale nie znalazłem niczego więcej. W 64 i w 65 roku miały być podobno jakieś loty wykonane przez Chińczyków ze szczurami i z myszami, ale nie udało mi się kompletnie niczego znaleźć na ich temat. Kompletnie. W sensie w liście startów z 64 i 5 roku nie ma żadnych chińskich, więc nie wiem skąd te informacje. Dowiedziałem się zupełnie też, znaczy przy okazji szukania szczurów w kosmosie, dowiedziałem się, że w misji Zond 5, o której mówiliśmy zeszłym razem, poleciały dwa żółwie i były pierwszymi zwierzętami, które okrążyły Księżyc. I tak jak, no mówiliśmy, Zond 5 został skutecznie wrócił na Ziemię i razem z Zondem 5 wróciły także skutecznie żółwie. Ale jeśli chodzi o szczury, to myślę, że na absolutnym przodzie jest radziecki program satelitów Bion, który dział się od 73 do 96 roku, czyli częściowo był już programem rosyjskim. Program Bion miał 11 misji i z nich 9 wywiozło na orbitę szczury. I to były duże ilości naraz szczurów. To znaczy latało na przykład 25 sztuk jednym lotem. Różnie latały luzem, latały w pudełkach i badano głównie wpływ braku grawitacji na różne funkcje życiowe ssaków. To znaczy badano wpływ niskiej grawitacji, no braku niskiej grawitacji, no powiedzmy, mikrograwitacji, na odwapnianie kości. Badano, jedna z misji Bion, nie pamiętam która, wysłała na orbitę pary szczurów, ponieważ chcieli sprawdzić, czy szczury dadzą radę się rozmnażać. I nie szło. Szczury w mikrograwitacji najwyraźniej nie dają rady. No w sumie rozumiem, no jakby powiedzmy, że tak, floating. Życie to ma całe statku w kosmosie. No otóż to. I badano też wpływ sztucznej grawitacji na zwierzaki, to znaczy niektóre z satelitów Bion miały sekcje obrotowe, w których była sztuczna grawitacja była wytwarzana no metodą odśrodkową po prostu. Sekcja się kręci, szczur sobie chodzi tam w tym, myślę, że raczej w pudełku, bo to nie była taka centryfuga, żeby dociskało go tak solidnie do ścianki, więc jak rozumiem był jednak w pudełku. No i wysyłało się jakby szczury kontrolne, które się unosiły w pudełku albo luzem w zerowej grawitacji, no i szczury pod sztuczną grawitacją w wirówce. I misje Bion trwały od 5 do 21 dni i wszystkie zakończyły się udanie, to znaczy żaden szczur nie został skrzywdzony w czasie tego lotu. I teraz tak, czy żółwie też katapultowano? Pyta Marcin. Nie, żółwiów nie katapultowano. Zond 5 to już są zaawansowane pojazdy kosmiczne, bo to był jedna z wersji Sojuza, to był konkretnie Sojuz 7KL1, ten wokółksiężycowy, więc on wracał na bogato. Było miękkie lądowanie i wszystko, były te specjalne rakiety, żeby nie było walenia w grunt z impetem, tylko tak łagodnie, więc tak, żółw nie był katapultowany, żółw został wyciągnięty z kapsuły, jak została odłowiona z Oceanu Indyjskiego, ponieważ to był właśnie jeden z tych lotów, które wodowały. Na zdjęciu po lewej, to co widzimy na zdjęciu po lewej, to jest kapsuła Bion właśnie, jeden z tych pojazdów orbitalnych. Nie wiem, czy to jest autentyk, który nie poleciał, czy to jest rekonstrukcja. Jak się przyjrzeć, to można wnosić, że to jest przerobiony Woschód. Tak mi to wygląda.
nie wgryzałem się w to, skąd się wywodził hardware do bionów, ale to mi wygląda na przerobionego Voskhoda. Tym bardziej, że częścią projektu Voskhod, czekaj, dobrze mówię, Voskhod? Tak, Voskhod. Częścią projektu Voskhod miały być eksperymenty biologiczne właśnie ze sztuczną grawitacją. Czyli możliwe, że zamiast to zrobić w 63, 4 iż, no tak 65 bardziej, roku, w czasie kiedy właśnie OKB-1 usiłowało jednocześnie zrobić rakietę N1, zrobić jednocześnie Sojuza, zrobić, puścić jeszcze jakiegoś może Voskhoda z człowiekami, a może takiego Voskhoda z tym, ze spacerem w kosmos, kobiet i w ogóle... I to może po prostu zrobili to w 73, jak już nikomu się nie spieszyło na Księżyc. I tak naprawdę to jest tyle. Następnym razem poopowiadamy sobie o, bo mamy takie pytania, na które nie odpowiemy dzisiaj, to jest, tylko odpowiemy następnym razem, to jest kwestia komputerów analogowych i ogólnie komputeryzacji programu kosmicznego radzieckiego, ponieważ nagle się zrobiło tak, że mamy w opór materiałów do tego, tylko nie wiadomo, tylko jeszcze nie wiem, gdzie jest góra, gdzie dół w tych materiałach, co tam jest do czego, które komputery siedziały w czym i w ogóle o co chodzi. Ponieważ jak spojrzałem na listę radzieckich maszyn obliczeniowych, to się okazało, że jest długa jak moja ręka. I zgodnie z jakby tym, co widzieliśmy już sobie w radzieckim programie kosmicznym, osobno buduje się maszyny obliczeniowe cywilne, a osobno dla wojska. Dlatego, że o... Marcin, na temat Orłana i innych skafandrów wykorzystywanych w radzieckim programie kosmicznym także będę mówił w następnym odcinku. Czy my to mamy na slajdzie tutaj? Nie. Nie mamy tego na slajdzie. Musiałem przeoczyć. Ale tak, będę mówił o skafandrach kosmicznych także. To jest interesujący temat. Było wcześniej na tym wcześniejszym, nie zapomnimy o tym pytaniu. Spokojna głowa. No więc tak, będzie o komputeryzacji, będzie o skafandrach, będzie o tym, dlaczego i w jaki sposób nie ruszać się w lądowniku księżycowym i w zasadzie czemu. Będzie kilka rzeczy, udało mi się znaleźć trochę zdjęć i trochę rysunków tej stacji księżycowej, którą Barmin zrobił i trochę zamówionych właśnie rysunków. To są bardzo zgrubne rysunki rakietoplanu, ponieważ no tak jak mówiłem o tym, że jak na etapie zamknięcia projektu Czołomiej nie miał jeszcze zamkniętej listy featur, więc to są takie bardziej szkice niż cokolwiek. Rakiety z silnikami atomowymi, tak, o tym będziemy mówić, ponieważ mikrospoiler, owszem, były prowadzone badania nad nimi, ale mam też jedną, no nie nazwę tego dykteryjką, ale znalazłem przy okazji właśnie szukania o silnikach atomowych rzeczy, znalazłem taką rzecz, od której troszeczkę mi wstały włosy na głowie, więc złociutka, nie, mam to tylko, wiesz, zanotowane, nie miałem czasu tego porządnie opracować. Okej. Ile to wszystko kosztowało? No to jest właśnie ta kwestia radzieckiej ekonomii. Nie sposób odpowiedzieć na takie pytanie bez choćby zajęknięcia się na temat tego, dlaczego radziecka ekonomia, jak ona wyglądała i czemu była taka. Odpowiem pokrótce na pytanie, dlaczego Amerykanie oddali Wenus, ale od razu mówię, to będzie moja opinia, dlatego że nie udało mi się znaleźć żadnych dokumentów czy żadnych takich właśnie żadnych konkretów na ten temat. Oraz elewator zbożowy bez gwoździ, czyli troszeczkę więcej na temat Oleksandra Szargieja, który się legitymował papierami Jurija Kondratiuka. I tak, i to tyle. Nie bardzo długo dzisiaj, ale nie mam głosu na więcej, niestety. I czy są dodatkowe pytania? Jeszcze nagrywamy, więc jeżeli ktoś chce włączyć sobie mikrofon albo kamerkę, to zapraszam. Zadawajcie wszystkie pytania, które mogą się przydać jeszcze komuś odpowiedzi. Śmiało. Mój Boże, ludzie tacy nieśmiali. Może śmią. Wiesz, jest długi weekend. Czy masz tak nudził? Zrobię wątek na grupce Nerdonocnej na fejsie i tam będę zbierać jeszcze następne oprócz tych co to. I jeszcze zrobimy na pewno drugie spotkanie z tymi tematami, które są teraz zapowiedziane, i zrobimy jeszcze trzecie,
albo więcej niż 1/3. Jak skończymy i zamkniemy już radziecki program kosmiczny tak, za dwie audycje. Tak. I wtedy spotkamy się jeszcze na... Bo jest tyle anegdot, które zły major Witek odłożył w notatkach. Tak. Bo po prostu musimy zamykać audycję w skończonym czasie, niestety. Mam pytanie, przepraszam, że tak Robert. Śmiało. Tak. Przy okazji amerykańskiego programu jest kupa dziwnego szajsu pomyślonego w kontekście ewakuacji ludzi. Krzesło z napędem rakietowym i takie tam. Czy tak. Rosjanie w ogóle o tym myśleli? Rosjanie myśleli o tym w taki sposób, jak już zaczęli o tym myśleć, to znaczy w okolicach Sojuza, to zaczęli o tym myśleć z głową. To znaczy doszli do takiego rozsądnego wniosku, że nie ma sensu próbować jakby zabezpieczać kosmonaucie warunków do tego, żeby się jakoś solo ewakuował, dlatego że jeżeli jego pojazd nie nadaje się na przykład do skutecznego powrotu z orbity, to ma przerąbane. I tak. Po prostu... Więc skupiali się na tym, żeby na wypadek, gdyby zaszła jakaś niefajna sytuacja, to odciągnąć raczej całą kapsułę załogową z okolicy niefajnej sytuacji. To była ta wieżyczka ewakuacyjna, którą widać ładnie na zdjęciu, od którego zaczęliśmy prezentację. I w ogóle te tematy procedur przerwania misji, powiedzmy, one są bardzo ciekawe. I na przykład to może być zaskakujące troszeczkę, ale Sojuz, albo dokładniej mówiąc, te późniejsze ogarnięte wersje Sojuza są pod tym względem bezpieczniejsze niż na przykład kiedykolwiek wahadłowiec był. Bo wahadłowiec ma to do siebie, że ma kilka takich momentów w misji, w których jakikolwiek abort jest po prostu nie do wykonania w ogóle, jest technicznie niewykonalny. Jeżeli coś pójdzie źle w danym oknie podczas na przykład startu, to nara, to jest utrata całego pojazdu i całej załogi. Co zresztą widzieliśmy w 86, jak Challenger wybuchł. Po prostu to była taka sytuacja, która była absolutnie nie do przeskoczenia. Nic się nie dało z tym zrobić. I to było wiadomo od etapu deski kreślarskiej, że to jest nie do ogarnięcia. Że jeżeli coś się stanie w tym przedziale, pa. Natomiast Sojuz jest poprawnie działający, dobrze złożony i jakby nie spartolony Sojuz, jest naprawdę bezpiecznym pojazdem, dlatego że on... zapewnia załodze możliwość przerwania misji, zapewnia możliwość przerwania misji i powrotu załogi zasadniczo praktycznie na każdym etapie. To znaczy są w nim przewidziane jakieś sposoby na to, żeby załoga wyszła żywa, poczynając od tego momentu, w którym jakby zakręcamy klapę za naszymi kosmonautami, aż do momentu, w którym schodzimy z orbity. Marcin tu mówi o malutkim zaworku wyrównującym ciśnienie. To jest tak, to jest Sojuz 11, o którym będziemy mówili w przyszłym odcinku i to jest taka sytuacja, w której Rosjanie stracili całą załogę, dlatego że w czasie, jeżeli pamięć mnie nie myli, to było tak, że w tym momencie, podczas zejścia z orbity, to znaczy w tym momencie, kiedy silnik hamujący już zadziałał, już przestał działać, cały Sojuz był na trajektorii zejścia i był ten moment, kiedy przedział maszynowy, ten z silnikiem zostaje odstrzelony i wraca już sama kapsuła powrotna. Tylko prawdopodobnie dokładnie w tym momencie, to znaczy podczas odstrzelenia przedziału maszynowego, rozsypał się zawór wyrównania ciśnień w kapsule powrotnej. Bo to jest tak, że jak ona zejdzie z orbity, wytraci już prędkość, przestanie już iść w ogniu i zejdzie na taką wysokość rozsądną, powiedzmy, to znaczy tego nie wiem, już jak wisi na spadochronie i już jak sobie spokojnie opada, to jest ten moment, kiedy trzeba
wyrównać ciśnienie w kabinie i ciśnienie zewnętrzne. I wtedy jest taki mały automat, który otwiera taki malutki zaworek i wyrównują się ciśnienia, powietrze, znaczy atmosfera wewnątrz kapsuły powrotnej to przestaje być to syntetyczna atmosfera z butli, a zaczyna to być atmosfera zewnętrzna. I w Sojuzie 11 ten zaworek otworzył się w momencie odstrzelenia przydziału maszynowego, czyli praktycznie na orbicie. I cała załoga po prostu się udusiła, ponieważ po prostu stracili powietrze. A dodatkowo pech był taki, czytałem o tej misji oczywiście, pech był taki, że ten zawór był w takim miejscu, że oni nie mieli go jak dosięgnąć. Z tego co pamiętam, jak ich otworzyli, to któryś z nich miał rozpięte pasy, bo podejrzewa się, że próbował się dostać do tego zaworu, żeby go zatkać, bo on był malutki, wystarczyło go zatkać palcem, albo wsadzić skówkę od długopisu, albo whatever, ale był w takim miejscu, że nie dali rady. I niestety cała załoga, i to są Dobrowolski, Pacajew i nie pamiętam trzeciego nazwiska. To są jedyni ludzie, którzy zginęli w kosmosie, powyżej 100 kilometrów. No i tak, ale amerykańskie, żeby nie zakończyć na dołującej nucie, amerykańskie pomysły powrotu, awaryjnego powrotu z orbity, one były dosyć, oni mieli dużo takich pomysłów i co jeden to był bardziej pogięty. Jednym z absolutnie moim najbardziej ulubionym pomysłem jest taki zestaw ratunkowy, który został opracowany na potrzeby amerykańskiego wojskowego samolotu kosmicznego Dinosaur, który miał zapewnić samotnemu właśnie kosmonaucie, pilotowi Dinosaura, możliwość powrotu z orbity, jeżeli jego pojazd zostanie na przykład trafiony z czegoś przez wrogiego radzieckiego satelitę. I plan był taki, że tenże kosmonauta będzie miał zestaw ratunkowy, który się składa z ręcznego silnika rakietowego, lusterka przyczepionego do klaty, puszki z pianką poliuretanową, taką chemoutwardzalną i tarczy ablacyjnej z żywicy. Ale dlatego, że rzecz musiała być lekka i mieścić się we włazie, to tarcza ablacyjna jest do tego składana. Więc na wypadek W plan był taki, że astronauta wyłazi ze swojego trafionego pojazdu kosmicznego, składa tarczę, przyczepia sobie na klacie to lusterko, otwiera zbiornik z pianką, sprajuje pianką wnętrze tej tarczy, mości się w niej plecami, póki nie zastygła, a potem łapie w swoje mocne amerykańskie ręce silnik rakietowy, który ma w zestawie i robi tak, żeby się zdezorbitować. A potem, jak już jest ten dobry moment, żeby, jak już wiadomo, że parametry jego orbity się zmieniły tak, że już będzie wracał, już będzie pomału hamował, to robi też, żeby się obrócić plecami do kierunku jazdy, żeby nie wchodzić w atmosferę szybą od hełmu naprzód, tylko jakby tą tarczą. A przepraszam, jeszcze ma spadochron na końcowy etap lotu. Taki był plan. Nie zostało to nigdy przetestowane w praktyce. Ale widzę to w kreskówce. Znaczy nie, to nie jest do końca prawda. To nie jest do końca prawda, ponieważ kolesie powiedzieli, że natrafiłem na taki opis, że goście uznali, że zrobiono wstępne testy, które potwierdzają sensowność dalszych prac nad tym zestawem, które wyglądały tak, że koleś właśnie umościł się, miał taką tarczę, wypełnił ją pianką, umościł się w nią plecami i zeskoczył z mostu. Więc uznali, że i przeżył to i niczego sobie nie złamał. I uznali, że taki test jest wystarczającym uzasadnieniem, żeby prowadzić dalsze prace w tym kierunku. Ale na szczęście ktoś miał chyba atak zdrowego rozsądku i program został skancelowany. No tak, jak coś zaprojektowałeś, to teraz to przetestuj. No to dajesz. Więc
Więc o. Lecz ktoś chociaż policzył, że to w ogóle mogło się udać? W sensie na przykład chociażby temperatury, do której się kosmonauta rozgrzewa? Wiesz co? Jeżeli dobrze pamiętam, ktoś to wstępnie liczył. I z tych wstępnych obliczeń wyszło, że teoretycznie jest szansa. To znaczy, jeżeli koleś faktycznie wyjdzie frontem, znaczy frontem w sensie tarczą do przodu, a nie przodem do przodu, to jeżeli tą tarczę zrobić z odpowiedniej żywicy i ona się nie zjara cała, to są na to szanse, a ta pianka poliuretanowa będzie wystarczającą dobrą izolacją termiczną od temperatury samej tarczy. Mhm. Spadochron, Lucyna pyta, gdzie gość ma spadochron? Spadochron ma na klacie. Pod lusterkiem? Tak, pod lusterkiem. Lusterko, tłumaczę Przemkowi, jest po to, że jak już się... Że ono jest po to, żeby się upewnić, że jesteś skierowany tarczą do kierunku jazdy, a nie na przykład bokiem. No bo wejść krzywo... Lusterko wsteczne do skrzypiec. Byłoby głupio. Tak, lusterko... Ale czekaj, lusterko wsteczne do skrzypiec to nie był jakiś... To był jakiś taki... To był jakiś żart, jak byliśmy młodzi. Okej. Okay. Ale widzę to, prawdę mówiąc. No nic. No więc tak, no więc był taki plan. Chciałam poprosić Lucynę, jeżeli masz mikrofon, czy mogłabyś opowiedzieć historię o wielkości rakiety i końskich zadkach? Jeżeli jest na sali Lucyna. Bo może szczury zajęły jej teraz czas. Nie, jest. O, jest. Pisze na czacie. Lusterka wsteczne w organach istnieją, pisze Żebrołak i kurde, organy to jest duży instrument. Tam trzeba mapę, kanapki Stalina. Na drogę. No może. Teraz mnie słychać? Tak, teraz cię słychać. Historia jest taka, ja jej tak pamiętam po łebkach, co nie? Ale motyw jest taki, że w starożytnym Rzymie były kolejny w drogach. I one były zrobione pod standardowy rozmiar wozów, który standardowy rozmiar wozów jest uzależniony od dwóch końskich zadków, bo po to podczepiano konia. W związku z tym, jak te kolejny i standardy wozów szły przez wieki do czasów pierwszych pociągów. Czy tramwaj, czy jeszcze jakiś tramwaj w Londynie. Więc w związku z tym rozstaw szyn jest związany z tym samym rozstawem, który był w drogach starożytnym Rzymie. Kiedy robiono Apollo, było ono wożone pociągiem. I tam w pewnym momencie był tunel. Więc trzeba było dostosować rozmiary tego Apollo. Znaczy Saturna, sorry, bo to misji Apollo, a mówimy o rakiecie Saturn. Trzeba było dostosować do tych rozmiarów szyn i tunelu kolejowego. O, tramwaj konny jeszcze po drodze był, ktoś pisze, tak. Bo mówię, ja tą historię czytałam jakiś czas temu, więc w związku z tym rozmiar Saturna 5 jest zdefiniowany 2000 lat temu przez dwa końskie zadki. Słyszałem tą historię z tym, że słyszałem ją w odniesieniu nie do Saturna, a do bocznych rakiet na paliwo stałe do wahadłowca. I mam wrażenie, że czytałem także debunk tej historii. To znaczy szerokość SRB nie była ograniczona właśnie tunelem kolejowym, więc jest to dobra historia, ale jest to, o ile wiem, urban legend. I tutaj ja to już pozwoliłem sobie napisać, ale Rzymianie, jeżeli już, to byłyby to zadki wołów, ponieważ koń sensownie troczony do wozu to jest dopiero średniowiecze, tak gdzieś tam pod okolice XIII wieku. Przez RPG to wiem. W każdym razie opowiadam urban legend, ale brzmi cudownie. Nie ma niczego złego w dobrym urban legend, tak długo jak jesteśmy świadomi tego, że to urban legend. A poza tym, zobaczcie, kolektywną wiedzą możemy sprawdzić, zweryfikować albo poddać w wątpliwość niektóre rzeczy, które wiemy. I to jest super, jeżeli ktoś ma źródło. Mam nadzieję, że wrzuci nam w komentarzu potem. Tak. Urban legend edukacyjne są, oczywiście, że tak, napisał Żebrołek i to jest prawda, bo człowiek na przykład albo się czegoś dowie, albo zacznie szukać i dowie się czegoś jeszcze innego. Tak, anegdotę o tym,
o ile mają być szersze te tory niż tamte tory, wszyscy mm-hmm. chyba znają, jeżeli nie, to... Tak, to tak. To może damy linka i nie będziemy opowiadać, bo tam są wyrazy. Tak. No i tak, to tyle, co mam na dzisiaj. I co, kończymy nagrywanie? Dziękuję Państwu bardzo. Honorowa? Dziękuję bardzo, Witku. Nie mogę się doczekać następnej części radzieckiego programu kosmicznego. O, jeszcze to trzeba będzie chwilę poczekać, bo jeszcze mamy rzeczy. Mamy w kolejce. Tak. O, proszę bardzo. Dobrym źródłem, jakby co, na przyszłość do szukania różnych, jak usłyszymy coś, co jest naprawdę strasznie fajne i ciekawe i człowiek tak w życiu nie słyszał albo słyszał. To na Snopesa. To Snopes.com jest dobrym miejscem, żeby pogooglać i poszukać i ja, nawet jak się nie znajdzie odpowiedzi, to się wtedy człowiek i tak dowie 45 innych rzeczy, bo Snopes to jest taka sama pułapka jak TV Tropes i Wikipedia, tak, jak człowiek przez chwilę nie będzie uważać. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim dziękuję za Państwu. Znakomite pytania. Tak, bardzo dobre pytania. A+. A+. I następne pytania następnym razem. Tak jest. Proszę się nie odcyndalać, skoro już i tak wiadomo, że się spotkamy co najmniej jeszcze raz, to można dopisywać, dopisywać pytania. Otworzę wątek, bardzo dziękuję. Do zobaczenia na grupce, w takim razie do usłyszenia. Ja wyłączam nagrywanie i jeszcze zostajemy. Tak jest.